Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w ostatnim odcinku Speedruna 4.0 miałem przyjemność zagrać się z oszustem, z cheaterem, z gościem, który posługiwał się pomocą silnika szachowego. Został już zablokowany. Pokazuję wam, moi drodzy, to od razu tutaj na moim koncie. Ostatnia partia, gość o niku i Cosimo. Klikniemy w niego. Ma już konto zamknięte. No niestety gość wykonywał zbyt dobre posunięcie, to znaczy wykonywał posunięcia zgodnie z silnikiem szachowym, więc no oszukiwał tutaj na okrągło. Trudno po jego koncie, szkoda tylko naszego czasu. Lawina komentarzy się posypała pod moim filmem, moi drodzy. Tutaj już kamerkę włączam i pisaliście właśnie, że no prawdopodobnie oszust. Ja tutaj jakby to powiedzieć, robię swoje dalej, będę komentował ruchy, gram na 10 minut, a to, że się trafiają oszuści, no to już jest inna kwestia. Trudno, jest posunięcie E4, więc zagramy sobie może, no właśnie, obronę Alechina też prosiliście w ankiecie, więc sobie zastosujemy, tylko że przeciwnik zagrał skoczkiem na C3. Więc w tym wypadku może po prostu E5 i taka trochę wiedeńska pozycja powstanie. Debiut, partia wiedeńska. O, zabrakło mi słowa. No tutaj w tym momencie to goniec E7. Jedna osoba z was coś takiego mi zarzuciła w komentarzu. Ja muszę się troszkę odnieść do tego, że bardzo się ekscytuję, jak wygrywam z zawodnikami silniejszymi, znaczy będę się ekscytował, to są emocje i tyle. Mogłem tam pionka wziąć, nie wziąłem. Ale też się, że tak powiem, znęcam nad zawodnikami słabszymi i się też z tego cieszę, a jak przegrywam z nimi, to się usprawiedliwiam. Może druga wypowiedź moja jest bardziej prawidłowa. Tutaj dokładnie nie pamiętam komentarza, bo mało zwracam uwagi na takie, sorry, według mnie głupotki. To wszystko ma na celu edukację, a to, że są ludzkie emocje, ja też je posiadam, więc jeżeli komuś się nie podoba, to zapraszam do innych kanałów szachowych. Tyle w temacie. Moi drodzy, tutaj przeciwnik podstawił. Znaczy nie tyle w temacie, ja bym chciał oczywiście to wszystko rozwinąć. Chodzi tutaj o to, żeby wam pokazać błędy przeciwników i tłumaczenie ich. Ja też popełniam błędy, będę je popełniał i to jest nieuniknione. Mi nie sprawia przyjemności ogromnej granie z zawodnikami na tym poziomie, bez urazy oczywiście, bo mnie to kompletnie nie rozwija. Tu bardziej poświęcam właśnie swój, no czas to wiadomo, ale swoje, powiedzmy, umiejętności do tego, żeby tę wiedzę przekazywać. Dobra, wiem, że za dużo gadam, czasami się rozgadam, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i też to doceniacie. Większości osób docenia, dlatego dalej robię tego speedruna. W innym przypadku, jeżeli poczułbym, że to nie ma sensu, to bym go nie kontynuował, ale wiem, że on ma sens, to jest już czwarta seria, więc no, przyjęło się, moi drodzy, dzięki serdeczne. Wiem, że tutaj jeszcze mało analizowałem te pozycje, te partie, ale jak widzieliście, przeciwnik tę figurę oddał w sposób prosty, taktyczny, no to też często się właśnie dzieje, że tak taktyka się pojawia na bardzo wczesnym etapie, znaczy jest bardzo prosta. Tutaj, moi drodzy, zagram skoczek F3. Znaczy, bardzo łatwo popełnić taktykę. Zagram skoczek F3. Chodzi o to, że on odejdzie królem, ja zagram hetmanem i będę groził matem, więc jak on wybije, ja wybiję wieżą i będę groził matem wieżą na H3. Tak się prawdopodobnie stanie. Bicie skoczka, bicie tutaj i zagram na H3 z matem, chyba że przeciwnik poświęci hetmana. Jeżeli będzie G3, dokładnie. Tutaj bardzo też taka klasyczna taktyka, no jakbym przewidział przyszłość, ale to myślę, że jest w miarę łatwe. Dobrze, przejdźmy do kolejnej partii. Nowa partia, cyk, na 10 minut i lecimy. Posunięcie E4, znowu spróbuję zagrać obronę Alechina. Ciekawe, czy przeciwnik przepcha. Jest to zaproszenie do tego, żeby właśnie pionek poszedł dalej. I tak się też dzieje. Goniec na C4. W tym wypadku skoczka przestawiam na B6 z tempem, atakując gońca, więc ten goniec też będzie musiał uciec. Jak widać, nie musi uciec.
Przeciwnik grozi mi Szewczykiem. Takim nietypowym Szewczykiem. Znaczy typowym. No cóż, chyba chętnie wezmę tego gońca. Ciekawe, czy samym skoczkiem wygram całą partię. No to będzie trudne na tym etapie. Może z jakimś botem jest pewnie szansa. No i kolejny pionek do wzięcia. Skoczek kosi całą szachownicę. Tam za mną futryna, czy zasłonka powiewa. Duchy, czy co? Nie, no oczywiście tutaj, moi drodzy, skoczek C6. Wiatrak działa gorąco. Jeszcze mamy. Hetman zagrał na F3 z powrotem. Słuchajcie, no będę próbować tym skoczkiem grać. Zagram tu i spróbuję zbić tu i tu. No jak zbiję hetmana, o właśnie, zobaczcie, no to są proste rzeczy. Przeciwnik potańczył tym hetmanem, a ja skoczkiem tutaj rozwalam mu całą szachownicę. No najgorsze będzie to, że jak zbiję hetmana, to on mi tego skoczka odbije i go stracę. Dobra, pół żartem, pół serio oczywiście. Samym skoczkiem tutaj nie wygram tej pozycji. Chyba, że przeciwnik odejdzie tutaj królem. Może się pokuszę o bicie wieży i powrót. Nie pokuszę się. Słuszna decyzja. Nie no, sami widzicie, proste błędy się pojawiają u zawodników na tym etapie jeszcze. Jest E4, znowu zagramy skoczek na F6. Zobaczcie, za szybko, bez pomyślenia. Pionek do wzięcia. No jak to się często powtarza, że aż strach. Jest goniec na C4. Jak zagram tu, to on zauważy, że mu atakuje gońca i ucieknie gońcem. Ale jak zagram skoczkiem tu, to ciekawe, czy zauważy. Zrobię to na próbę. Znowu skoczek. Gra pierwsze skrzypce. No. O. Przynajmniej obronił gońca. Słusznie. No to co? Jedziemy z ruchem G6 i goniec G7. Wyprowadzając sobie gońca. Strzelając właśnie w diagonale i szybka roszada. Tutaj oczywiście tutaj lepszym ruchem na początku byłoby zbicie gońca. Ja to teraz uczynię, dlatego że goniec jest tutaj silną figurką i warto ją szybko wymienić. Skoczek wyszedł i broni pionka. No tutaj będę chciał zagrać E5, ale wcześniej D6 i E5. Taki będzie plan, ale też można zagrać D5 od razu. Tyle, że właśnie mi bardziej odpowiada ten pomysł. Nie wpuszczamy w tym momencie skoczka, czyli gramy na ograniczenie figur, ale nie ma tutaj twardej reguły tak naprawdę. Nie zawsze, słuchajcie, da się grać pod dyktando, to znaczy nie da się też narzucić swoich posunięć. Trzeba zwracać uwagę na to, co przeciwnik może zrobić, gdzie może ruszyć figurami i spróbować mu w tym przeszkodzić. No to jest oczywista oczywistość. No i tutaj w tym momencie będę chciał zagrać gońcem, mam pionka więcej, z tego się bardzo cieszę. Tutaj nawet z zawodnikiem bardzo silnym bym czuł ogromną przewagę i satysfakcję. Znaczy, satysfakcji z tym zawodnikiem to ja takiej nie odczuwam. Bardziej chodzi o to, żeby tłumaczyć, ale to już się tłumaczyłem wcześniej, że ruchy będę komentował. Dobra, przeciwnik chyba tutaj zagrał źle. Tutaj jest taki typowy motyw, że jak zagram skoczkiem, atakuję hetmana i skoczka, on odejdzie hetmanem, zbije tu i zbije tam pionka, zdobędę. Wprawdzie on mi zbije tu, ale będzie cały czas na związaniu, więc mi się to opłaca. Skoczek na D4. Oczywiście mógłbym to wybić, zredukować to wszystko, zagrać skoczkiem i też byłoby świetnie, lecz wydaje mi się, że jak jest okazja do tego, żeby pokazać ten motyw na szachownicy, no to z tego korzystamy i gramy w sposób właśnie taki, jak obrazek wskazuje. No więc w tym wypadku skoczek D4 robi bardzo dobrą robotę. Przeciwnik ma problem, ale też trzeba zwrócić uwagę, że mój przeciwnik wyprowadził figury w sposób względnie prawidłowy. Wiadomo, że tutaj jest szereg niedokładności, ale nie ma to chyba takiego ogromnego znaczenia, jak ktoś na przykład zaczyna grać w szachy i super. To jest dobry nawyk, który się wyszlifuje, można wyszlifować i grać lepiej i jeszcze raz lepiej, więc to jest kwestia prób, ale to wszyscy dookoła wiedzą, ale będę też to powtarzał. Jest hetman E4, w tym wypadku, on mi też będzie pionka tam atakował. Ale mam inną, lepszą koncepcję. Bicie gońcem, bicie tu i D5 widełki. Tylko, że on odbije, ten skoczek będzie w zagrożeniu.
C5 i tutaj na koniec skoczek będzie miał problem. Ale to zobaczymy gdzieś te, gdzie hetman też ucieknie, więc spróbujemy zrobić tak. I D5. Można pomyśleć właśnie, że widełki tu już o koniec świata i trzeba się poddać. Okej. Hetman nie przewidział tego, prawdopodobnie. No jak przeciwnicy tracą hetmana, to bardzo często jest też tak, że poddają partię. Ale to dobrze chyba. Znaczy ja uważam, że warto na... Jak ktoś zaczyna grać w szachy, warto grać do końca. Nawet do mata. To też są bardzo fajne nawyki szkoleniowe, żeby się nie poddawać. I to nie chodzi o to, żeby uszknąć. Tutaj wybijemy, wymienimy i będziemy mieli minimalnie lepiej. Chociaż jakbym pewnie nie wymienił hetmanów, prawdopodobnie przeciwnika bym oszukał szybciej. Goniec C4 jest opcja wybicia pionka. No, skoczek H6, pionka broni. Wracając, żeby grać do końca, więc wybijamy i tutaj. Grać do końca warto, szczególnie jak ćwiczą dzieciaki. To też uczymy się oczywiście cierpliwości, wytrwałości i tego, żeby grać właśnie do samego końca, by mogło się dziać cuda. Długa roszada, wiążemy skoczka z prostym planem, skoczek może tutaj, może tutaj, może tu będzie lepiej, bo będę też mógł pionka atakować w tym momencie. Pionek więcej, więc się z tego cieszę. Zagram tutaj i założę się, że będzie bicie od razu, za chwilę w sensie. Dokładnie, a to mi pomaga w tym, że skoczka tutaj odbijam. Oczywiście król może odejść na E7 i odbić mi gońca, ale nie był tym zainteresowany, więc zbijamy sobie tutaj i zbijamy sobie tutaj. Czyli te partie no, są na poziomie naprawdę no, bardzo niestety niskim. Zbiłem z szachem, za chwilę też odbiję wieżę. No i przeciwnik znowu poddał. Szukamy sobie kolejnego gracza. O, mamy prawie 1000 przeciwnika. Posunięcie D4. No to niech będzie ruch, może jakiś gambitowy spróbujemy. Posunięcie E5. Englund Gambit po wybiciu. Jak tu się gra ten gambit, kto mi podpowie? Aha, goniec C5 się grało, ok. Potem D6 i potem skoczkiem na E7 z próbą podstawki. Takie pułapeczki. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. To czy, ciekawe, czy to się uda. No nie, to się już nie uda, dlatego że jest E3. No dobrze, no to wyprowadzamy sobie skoczka. Będziemy chcieli zbić tutaj. Jeżeli nastąpi ruch F4, czyli obrona tego pionka, no to zagramy D6 i będziemy dalej rozwinięci figurami. I będziemy też chcieli po prostu tutaj tymi figurami mocno pograć za cenę pionka. Przeciwnik zagrał skoczkiem, więc oddaję pionka za też robienie prawdopodobnie rozwoju i dobrze. Odbijam pionka, rzecz jasna, trzeba to uczynić. Tutaj nie ma takich ruchów jak hetman D5, dlatego że jest D6, wszystko się broni i grozimy skoczkiem na F6, grozimy C6, grozimy też zrobieniem roszady. Tak, wiem jak to brzmi, groźba zrobienia roszady, ale chodzi o to, żeby też kończyć ten rozwój jak najszybciej. Ok, mamy gońca D3, więc w każdym momencie mogę go wybić. Polecam go wybić od razu, ale ja mam też taki nawyk w sobie, że jeżeli mam okazję, no to wyprowadzę figurę. Oczywiście jakbym grał tę partię z arcymistrzem, tutaj nie chcę nikogo szufladkować, to bym prawdopodobnie wybił tego gońca. To wszystko zależy, jaką grasz partię, czy to jest ważna partia, czy internetowa, czy na żywo. Wszystko ma znaczenie i podejście do danych posunięć. To jest piękne w szachach właśnie, uważam. Piękne i warto też szachów się, moi drodzy, mocno uczyć, bo to zostaje nam na całe życie i niekoniecznie za dzieciaka trzeba się uczyć tylko, znaczy tylko za dzieciaka. Dorośli w każdym wieku polecam zaczynać grę w szachy, jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Świetna rzecz, ktoś czasem mówi, a jestem za nerwowy, nie mogę wytrzymać, to nie mój temperament. No okej. Zgadzam się, niektórzy po prostu nie potrafią wysiedzieć przy szachownicy, ale słuchajcie, warto spróbować. Warto spróbować. Ja uważam, że to jest świetna rekreacja do tego. Tu zagram C6, żeby skoczek mi nie wskoczył tak sprytnie. Rekreacja i świetny sposób na spędzanie czasu, chociażby przy kawie, w kawiarni, czy gdziekolwiek, słuchajcie, to nie trzeba występować w turniejach, aczkolwiek polecam serdecznie, chociaż raz w życiu spróbować. Świetna adrenalina, dobre emocje. No mam nadzieję, że też jeżeli
komuś nie zależy mocno na zwycięstwach, że to nie jest priorytet w szachach, no bo to nie może być priorytet w szachach, moi drodzy zawodowcy liczą punkty, a nie my amatorzy, no to dobre podejście do szachów jest wspaniałą rzeczą. Zazdroszczę ludziom, którzy potrafią się tak, jakby to powiedzieć, w ogóle nie denerwować porażkami. Mam nadzieję, że ja do tego jeszcze dojrzeję, ale myślę, że ja się też zmieniałem na przestrzeni lat bardzo, jeśli chodzi o porażki. Jest na to, jest wiele czynników z tym związanych, jak to w życiu. No ale to mówię, to jest ciągła praca nad sobą i szachy są tak fajnym narzędziem. I tutaj wszystko wokół tej gry się w życiu kręci, że aż miło, wiecie? To jest podstawka pionka. Aj, kiedyś może, chociaż nie wiem, nie chciałbym za bardzo też jakichś obszernych wywodów tutaj stosować, czy opowiadać może o swoim życiu. Każdy ma swoje życie, pewnie nie wszystkich interesuje moje, absolutnie nie wszystkich. Kolejna podstawka pionka, ale wiele mógłbym nawiązać właśnie do szachów w moim życiu, które wpłynęły absolutnie pozytywnie w każdym względzie. Ach, tutaj filozoficznie zajechałem opowiastkami, słuchajcie, ale tak, tak jest i ja się bardzo cieszę, jestem z tego mega dumny, że gram w szachy. Tutaj myślę, że po prostu wybiję, choć chodzi mi po głowie jeszcze goniec C5, jeżeli będzie wybicie, to tutaj i też fajnie wymieniam te figury, a spróbuję zastosować ten ruch. Niby podstawiam wieżę, ale to jest tylko chwilowa opcja, dlatego że tutaj wybijam, ale widzę, że chyba podstawiłem pionka, bo jeżeli on wybija, ja wybijam, on skoczkiem tu. Będzie tutaj, przepraszam. Najmocniej, przepraszam, najmocniej tutaj nie, jak będzie wybicie tu, to jest na B2 trzaśnięcie z przewagą, to nie, to dobrze, to zwracam swój honor w takim razie, tutaj dobrze policzone, wszystko się dobrze zgadza. No właśnie, szachy, słuchajcie, no to polecam grę w szachy, polecam, no wezmę skoczka, dlaczego mam brać wieżę, skoro tą atakuję, a teraz zagram z powrotem i po raz kolejny będę tutaj na związaniu, więc przeciwnik po prostu obronił gońcem, ale zapomniał, że tutaj skoczek wisi. No tutaj oczywiście to muszę wybić i hetman E7 z kolejnym podwójnym atakiem, obrona to goniec na C1, ale wieża do wzięcia też jest mile widziana. Dobra, i myślę, że wprowadzenie, dobry nawyk, czyli wieża E8 daje możliwość tutaj już dobicia przeciwnika. Dobrze, że to można robić na szachownicy. Okej, to jest sposób rywalizacji oczywiście. Słuchajcie, przyszło mi też do głowy, zasugerowały mi tutaj pewne osoby, żeby zorganizować turniej nocny, słuchajcie, na żywo oczywiście, w Olsztynie. I do tego podejść dosyć poważnie bym chyba chciał. Mianowicie, żeby to był turniej też zgłoszony do rankingu FIDE. Zagramy sobie gambit szkocki. No bo to by motywowało na pewno do gry. Myślę o moim starym miejscu, w którym organizowałem szachusiów, więc zobaczę, jak temat będzie wyglądał. Tutaj D5, zaraz się zastanowię, bo teraz tak, tutaj bicie, hetman bije, tu nie, C4, hetman tu szach, tak, nie, chyba tu wybicie, wymiana, tak, kiedyś już miałem podobną sytuację, wybicie, jeżeli tu wybicie, to wymieniam hetmany. Jeżeli skoczek, to nie broni już pionka, odejście i będę atakował. Dobra, wymieniam hetmana, a jeżeli król tutaj, no to zagranie tu. Okej, okay. Myślę, że tak zagram, żeby atakować pionka. Więc zastanawiam się nad turniejem nocnym. Właśnie. Dajcie znać w komentarzu, czy byście przyjechali. Myślę tu o sobocie, tak mniej więcej od godziny 20 do, no myślę, 3 w nocy, może 4. Turniej Blica na jakieś takie 30-40 rund, w zależności ile osób by się zgłosiło, ale do 50 osób pewnie bym zmieścił w lokalu. Coś w tym stylu. A, właśnie, co ja zrobiłem? Skoczek C3, zagadałem się. Tutaj mogłem zagrać goniec na B5 ze związaniem. Dużo wątków dzisiaj, mam nadzieję, że spoko. Bije tutaj na E4, no i pozycja jest równiuteńka. W sumie przeciwnik mnie nieco zaskoczył, równiuteńka pozycja, goniec D2, bronimy się od związania. No i zobaczymy, jak to się będzie toczyło. Jest skoczek na E7, robimy
Robimy długą roszadę, pewnie, że tak. Teraz tak, nie chciałbym skoczka wpuścić tu. Znaczy, mój broni jeszcze tego pionka, więc chyba muszę zagrać, ale H3, F4 bym chciał. Nie no, F3. F3. Wzmocnijmy tutaj tego skoczka. Ale mój przeciwnik gra naprawdę świetnie. Bardzo zdrowe szachy. Bardzo zdrowe i normalne szachy. Tu uważam, że jest dobra pozycja czarnych. Czy białych nie jest zła też? Tylko mówię, że czarne grają świetnie. Gram A3. Zobaczymy, co goniec zrobi. Ok. Goniec został wymieniony, więc wymieniam gońcem. Tu daje możliwość zrobienia izolowanego pionka, ale też będę miał opcję zbicia skoczka, więc jeżeli on zbije, to ja zbiję. Będę atakował dwa pionki, a on będzie musiał odejść gońcem. Więc odejście skoczka prawdopodobnie nastąpi. O! To bicie jest, znaczy to zagranie jest ciekawe. Ja zbiję tego skoczka od razu i zagram goniec na D3, bo on został zizolowany pionkiem i na tego pionka będę napadał. I to będę napadał od razu. Wydaje mi się, że to już daje mi szansę tego pionka, żeby zdobyć, bo tu mogę zbić. Nie, zagramy wieżą na E1, żeby celować najpierw pionka, czyli to też uważam, że jest dobry nawyk. Prowadzenie figury najpierw do gry, bo też może nastąpić skoczek D5 i goniec C4, żeby związać. Dobra, teraz zagramy sobie... ciekawe to jest wszystko. Mega ciekawe. No dobra, skoczek C5 z opcją wybicia tutaj już grozi. On wybije, ja wybiję, on skoczek C6 i będzie się bronił. Ale wtedy F4, tak. No dobra, jeszcze zastanawiam się, czy tym nie wybić, ale chyba nie, trzeba skoczkiem wybić, nie psujemy sobie pionków. Nasza mikro przewaga polega na tym, że atakujemy tego pionka i on jest izolowany. Oczywiście on go obroni. Mega gość gra, naprawdę. Super. To się chwali. To jest oczywiście też kwestia techniki, żeby te pozycje próbować wygrywać. Nie jest łatwo coś takiego wykonać. Tutaj muszę zagrać C3, nie wpuszczam skoczka i za chwilę przejdę królem na C2, bo prawdopodobnie wieża D8 albo król F7. To są ruchy według mnie jego najlepsze, żeby teraz wykonać. Król do centrum powinien tutaj podejść i się przybliżyć do pionka, żeby go trzymać. Oczywiście trzeba uważać też na takie ruchy. Ja zagram tak, bronię pionka B2, bo jeżeli on zagra tu, to mam szacha i biorę tego pionka i będzie już łatwiej. Według mnie powinien tak zagrać. W ogóle jak tak zagra, naprawdę szacun. W ogóle już do tej pory szacun gość ma ode mnie. Naprawdę świetnie sobie to rozgrywa. Naprawdę nieźle. Podoba mi się. Naprawdę na ranking 900 to bardzo dobra partia jest. Okej, no to tutaj go spróbujemy oszukać. Czyli tak, skoczek atakuje pionka, zagra B6, gramy tutaj. Może król tu i tu grozi szach, wzięcie pionka, tylko na końcu tu mi wisi pionek, więc co, znowu będę musiał takie rogi postawić? Obrona rogacza. No dobra, tak, damy szacha, bo skoczek się w centrum zachowuje dobrze. Ciekawy jestem, gdzie pójdzie król. Tutaj planem na pewno będzie to, żeby próbować grać pionkiem też do przodu. Zagrał tak, okej. No dobra, idziemy pionkami do przodu, ograniczamy trochę skoczka. Czasami takie ruchy jak B5 wchodzą, ale nie muszę ich zagrywać, bo pojawią się kolejne słabości, na przykład na polu C4, ale zagranie B4 myślę, że ma sens. Na wolną linię nie chciałem grać, bo on zagra wieżę D8 i co mi z tej wolnej linii? Wymiana przybliża do remisu. Remisu nie chcemy, ale myślę, że zagramy skoczkiem i wprowadzimy teraz wieżę. Król pilnuje pola D3, D2 i D1, więc wieża tędy może próbować nadszarpnąć pionki. Taki jest mój plan. Zobaczymy, z jakim skutkiem. No, pozycja do wygrywania łatwa nie jest, ale król zagrał. Dobra, król zagrał na G5 i opcja taka. Oczywiście też H4 można spróbować. Tak mi się coś wydaje, że H5 zagra przeciwnik. Tutaj też jest fajna opcja szacha. Tyle, że... Aha, jest opcja szacha. Jeżeli zagra H5, to jest chyba F4. Nie może zbić, bo tam. Więc jak odejdzie, to ja zbijam tu pionka. Okej. Wow. On naprawdę dobrze gra w szachy. Szach. No i to, teraz tu, tu i wygrywam. Bo jeżeli tu, to tu i wygrywam pionka. Dobra, podstawił. Podstawił, moi drodzy, bo jak odejdzie królem, no to zbijam tego pionka.
I zbijam. No to już się teraz pozycja sypie. Ale obrona, znaczy w ogóle świetne wrażenie zrobił na mnie gościu. Świetne. Mata nie było tutaj, król F4. No nie, mata nie było. Broni się jak najbardziej tylko może. Okej, no szacha damy. Jeżeli król F4, to szybko tak, tak i G3, żeby obronić F3. Raczej odejdzie tu. Ło, okej. Gramy tak i gramy tak. Jeżeli H6, to tu. Ok, bierze H5. Tutaj pewnie szuka aktywności, tak mi się wydaje. Ale to może złapać aktywność. I właśnie, jak zagram G3, to tu mi kropnie. Wow. Będę musiał się poważnie zastanowić. Aha, moment, moment. Będę miał bicie tutaj przecież. Mam bicie tutaj i atakuję skoczka. Teraz grożę, bierze F6 mat. Nawet skoczek nie jest teraz ważny, bo jak on zbije pionka, no to wieża F6 mat. I może nie, mat nie do końca widoczny. Pod do przeciwnika, ale bardzo ładnie grał. Wow. Moi drodzy, przebiliśmy barierę 900. Na ten moment kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o turnieju nocnym. To jest jedna kwestia. Może w listopadzie. Zobaczymy. Nie obiecuję, tylko rzucam luźną propozycję. No i cóż, życzę Wam powodzenia przy szachownicy, grajcie w szachy, cieszcie się nimi, a wszystko się pięknie będzie układać. Pozdrawiam, cześć!